Powiem tak, z tego koncertu w 87 roku to ja niewiele pamiętam, albo mnie tam nie było. Nie wiem. Natomiast wiem, że wszyscy moi koledzy tak z placu, z dzielni, jak to mówią, no, ja wtedy byłem co prawda już kończącym studentem, ale bardzo nieopierzonym basistą i mnie tak podpuszczali, jak powiedzmy no nieodżałowanej pamięci Cliff Burton grał swoją Anestezję. Zagrasz tak? A ja mówię, no to ja za 30 parę lat, nie? No i jestem, nie? Ale słuchajcie, ponieważ krótki żywot Cliffa Burtona też mi pokazał nową formę basistów, czyli nie jakiegoś mruczącego przydupasa w kącie podgrywające panom gitarzystom, tylko odważnego basmana, który się nie boi grać na basie. Mam nadzieję, że ku jego czci to mi się udaje. A druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy komponowałem na Bastarda taki utwór NDC, który no miał być hołdem dla niego też, to mi się potem też wpieprzyli na to gitarzyści, a jeden to mi się bardzo wpieprzył na to. I tak wyszło jak wyszło, nie? Ale teraz postaram się zrobić coś, czego nikt nie zrobił. Może połączyć te dwa utwory. No trochę będzie to, co zrobię jako takie fantazje impromptu. Ale powiem szczerze, że jestem niezmiernie dumny, że mogę w tej chwili zapowiedzieć tak, jak zapowiadał Cliff Burton, tak? Bass solo take one.
Broń! Na końcu.